Gazet Geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. W rządzie trwają obecnie prace nad projektem ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej. Planowany termin przyjęcia tego projektu przez Radę Ministrów określa się na trzeci kwartał. Bieżącego roku, natomiast osobą odpowiedzialną za opracowanie tego projektu jest sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pan Maciej Wąsik. Sam projekt wywołuje ogromne kontrowersje zarówno wśród samorządowców, jak i wśród przedsiębiorców. Także jest, pojawiło się w sieci sporo głosów krytycznych, jeśli chodzi o ekspertów związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem. Oczywiście warto się temu przyjrzeć z punktu widzenia także bezpieczeństwa Międzynarodowego Rzeczypospolitej, tego, co się dzieje poza naszymi granicami, tego oczywiście, co się dzieje i na Ukrainie, i jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa chociażby gospodarczego, energetycznego, potencjalne zagrożenia militarne. To wszystko oczywiście ma istotne znaczenie. Ja tylko przypomnę, że wielokrotnie wspominałem o tym, że system obrony cywilnej w Polsce nie funkcjonuje. Powoływałem się tutaj na raporty Najwyższej Izby Kontroli z ostatniej dekady. Ostatni raport, który został upubliczniony na początku roku 2019, no jasno wskazywał, że w Polsce tego systemu obrony cywilnej nie ma. Na początek warto przypomnieć, że Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej podpisana przez pana prezydenta Andrzeja Dudę 12 maja 2020 roku zakładała opracowanie właśnie ustawy o ochronie ludności cywilnej i obronie cywilnej. Na temat tej, do tej strategii nie będę wracał. Poświęciłem. Tej strategii osobny odcinek podcastu geopolitycznego to odcinek 144 dla osób zainteresowanych. Natomiast na samym wstępie myślę, że warto wspomnieć, że kiedy 11 marca bieżącego roku w iście ekspresowym tempie uchwalono ustawę o obronie ojczyzny, która weszła w życie miesiąc później, 23 kwietnia. Ona spowodowała utratę mocy 14 ustaw, aż 14 ustaw, w tym tej fundamentalnej ustawy jeszcze z 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. No i co oczywiście bardzo istotne, wraz z wejściem w życie ustawy o obronie ojczyzny, straciły swoją moc przepisy działu czwartego ustawy o powszechnym obowiązku obrony, które dotyczyły obrony cywilnej. Były to artykuły od 137 do 173. No tutaj oczywiście warto podkreślić, że te artykuły dotyczące obrony cywilnej były no, pewną realizacją zobowiązań Polski, które wynikają z załącznika pierwszego do konwencji genewskich. Konwencji, które zostały podpisane 12 sierpnia 1949 roku, a które dotyczą ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych. No i można powiedzieć, że od chwili, kiedy weszła w życie ustawa o obronie ojczyzny, to w sensie formalnym, w sensie formalno-prawnym, no nie ma obowiązujących przepisów dotyczących obrony cywilnej, które no, byłyby realizacją zobowiązań Polski, właśnie z, z, wynikających z podpisania konwencji genewskich. I już na samym wstępie warto podkreślić, że mamy do czynienia z sytuacją absolutnie absurdalną. Od ośmiu lat za naszą wschodnią granicą toczy się wojna, która od 24 lutego tego roku nabrała nowego tempa, nowego, nowego wymiaru. I mamy do czynienia z sytuacją, w której nie ma w sensie formalno-prawnym żadnych uregulowań obrony cywilnej. Mamy do czynienia z luką prawną od końca kwietnia bieżącego roku. Natomiast, no, oczywiście, warto podkreślić, że obrona cywilna to jest Absolutnie kluczowy komponent ochrony ludności, przede wszystkim w sytuacji, w sytuacji wojny. Myślę, że warto tutaj zacytować fragment ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, oczywiście już nie, która oczywiście już nie obowiązuje, ale dość dobrze oddawała charakter, czym jest OC. I tak, cytuję, obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny. Koniec cytatu. Poza tym jeszcze warto dodać, że ma na celu współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków. Koniec cytatu. Widać zatem, że no jest to jeden z bardzo istotnych elementów funkcjonowania państwa na wypadek kryzysu i wojny. Natomiast no pytanie, jak to wygląda obecnie i jak ma wyglądać zdaniem ustawodawcy, zdaniem, no właściwie nie tyle na razie ustawodawcy, co zdaniem. Rady Ministrów od 1 stycznia 2023 roku. Mimo istnienia tej istotnej luki po wejściu w życie ustawy o obronie ojczyzny, gdzie tak naprawdę no pod względem formalno-prawnym obrony cywilnej nie ma, to wydawałoby się, że ten projekt ma szybko zapełnić i skutecznie, oczywiście, zapełnić tę, tę lukę, ale jeśli przyjrzymy się całemu projektowi, który liczy ponad 100 stron, to zobaczymy, że obronie cywilnej poświęcony jest rozdział 9, który liczy zaledwie 5 stron 5 na Ponad 100 całego projektu. No, I rzeczywiście te zmiany, które, które ten projekt no, zakłada, no, są bardzo, ale to bardzo daleko idące. Jeśli chodzi o takie najważniejsze skutki, które zakłada projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej, to m.in. przewiduje on powołanie Funduszu Ochrony Ludności, zwiększenie roli rządowego zespołu zarządzania kryzysowego, dotychczas takiego organu doradczego, zakłada likwidację rządowego Centrum Bezpieczeństwa i utworzenie służby dyżurnej państwa. A także zakłada wprowadzenie dwóch nowych stanów podniesienia gotowości, czyli stanu pogotowia i stanu zagrożenia. W tej ustawie, w tym projekcie ustawy uwzględniono także jeden z obecnie istniejących stanów nadzwyczajnych, które zresztą określa także Konstytucja, czyli stan klęski żywiołowej. Natomiast przeciwnicy od razu podnoszą tutaj, podnoszą tutaj argumenty, mówiąc, że właściwie jest to ustawa, Rangi konstytucyjnej, która daje organom państwowym, organom administracji publicznej uprawnienia, których nie ma nawet w Konstytucji. Nie ma nawet w Konstytucji, w, w, w myśl artykułu 228, czyli te, tego artykułu Konstytucji, który reguluje kwestie stanów nadzwyczajnych. Przeciwnicy wskazują, że ustawa jest. Kompletnie niezgodna z konstytucją, narusza artykuł 228, który mówi, że istnieją tylko trzy stany nadzwyczajne: stan klęski żywiołowej, stan wyjątkowy i stan wojenny. Ta ustawa wprowadza dwa dodatkowe stany stan zagrożenia i stan pogotowia. No i tutaj krytycy tego projektu ustawy wskazują, że w ramach tych, tych stanów pogotowia i zagrożenia minister i wojewoda uzyskują ogromne uprawnienia, które są właśnie niekonstytucyjne. Co więcej, myślę, że warto także podkreślić fakt, że ta ustawa, ten projekt ustawy nie tylko, nie tylko likwiduje ustawę o zarządzaniu kryzysowym, likwiduje także system ochrony infrastruktury krytycznej. Tutaj, tutaj tak naprawdę projekt ten zupełnie nie zapewnia, nie mówi nic o ochronie infrastruktury. Krytycznej. Co więcej, w tak zwanym stanie zagrożenia, czyli jednym z tych dwóch nowych stanów nadzwyczajnych, będzie można w przeciwieństwie do obecnych stanów przeprowadzać wybory. Ale jednocześnie, co bardzo istotne z punktu widzenia funkcjonowania państwa demokratycznego, będzie można także wprowadzać do samorządów pełnomocników wojewody, którzy sami będą mogli na przykład organizować komisje wyborcze. Nowa ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2023 roku i wtedy swoją moc mają stracić ustawa o stanie klęski żywiołowej, ustawa o zarządzaniu kryzysowym, ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, a także ustawa o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności, praw człowieka i obywatela w tej części, która dotyczy stanu klęski żywiołowej. Przechodząc do bardziej szczegółowego omówienia tego projektu ustawy, myślę, że warto na samym wstępie zaznaczyć, że projekt ten zakłada likwidację instytucji szefa obrony cywilnej. Obrona cywilna odtąd ma opierać się na zasobach Straży Pożarnej, zarówno tej zawodowej, jak i ochotniczej, które w trakcie pokoju mają tworzyć krajowy system ratowniczy. Dotychczasowy krajowy system ratowniczo gaśniczy ma zostać przekształcony w krajowy system ratowniczy, którego celem ma być zajmowanie się ochroną ludności. Z chwilą ogłoszenia czy to stanu klęski żywiołowej, czy to stanu wojennego, i w, w czasie wojny oczywiście, system ten ma automatycznie przekształcić się w obronę cywilną. Natomiast pojawia się tutaj już na samym wstępie fundamentalne pytanie: czym jest obrona cywilna? Czy ustawa, czy ten projekt ustawy w ogóle definiuje czym jest obrona cywilna? No, odpowiedź brzmi nie. Absolutnie. Nie. I tutaj mamy sytuację absolutnie, absolutnie kuriozalną, kiedy ustawa o ochronie ludności w ogóle nie precyzuje, czym jest, czym jest obrona cywilna. Nie ma tutaj właściwie, można powiedzieć, żadnego odniesienia do realizacji przez podmioty OC zadań na potrzeby przygotowań obronnych państwa, w tym osiągania gotowości obronnych, czyli coś, co, co jest no jednym z fundamentów przygotowywania się na czas na czas wojny. Ten projekt w ogóle jest chaotyczny. Mamy tutaj absolutną niespójność terminologiczną, niespójność pojęć w odniesieniu do obrony cywilnej. Pojawiają się określenia formacja obrony cywilnej, formacji ochrony ludności, podmioty ochrony ludności. Absolutny mishmash i chaos terminologiczny. Autorzy tego projektu odeszli całkowicie od koncepcji tworzenia oddzielnych struktur obrony cywilnej. No, to jest z punktu widzenia potencjalnego zagrożenia wojennego ogromny błąd, ponieważ formacje obrony cywilnej, które funkcjonują w czasie wojny jako oddzielne struktury, korzystają z ochrony prawa międzynarodowego. No, wspomniałem tutaj o konwencjach genewskich. Te formacje mają wtedy prawo do Używania oznakowania. Niebieski trójkąt na pomarańczowym tle. One oczywiście nie biorą udziału w walce, w bezpośrednich starciach, w ogóle w starciach militarnych, ale są traktowane jako organizacja humanitarna. No i tutaj oczywiście. To pojawia się ten problem i pytanie, dlaczego autorzy projektu w ogóle nie zakładają tworzenia odrębnych, oddzielnych struktur obrony cywilnej. Kolejna sprawa to ograniczanie funkcjonowania obrony cywilnej wyłącznie do straży pożarnej, czyli opieranie się tylko i wyłącznie na funkcjonariuszach straży pożarnej. No to jest ogromny błąd. No wydaje się, że ktoś w rządzie zupełnie nie, nie, nie śledzi tego, co się dzieje na Ukrainie zupełnie w radzie ministrów nie patrzą na to jak wygląda funkcjonowanie systemu ochrony ludności cywilnej u naszego wschodniego sąsiada i warto zauważyć że tam straż pożarna tak naprawdę ogranicza swoje działania do dwóch do dwóch spraw: oczywiście gaszenie pożarów i no, pomoc tego typu, którą standardowo Straż Pożarna również tutaj w Polsce wykonuje, no i wydobywa ludzi spod gruzów. Natomiast pozostałe rzeczy robi osobna formacja, która nazywa się obrona terytorialna, i absolutnie tutaj nie można ją mylić z naszymi wojskami obrony terytorialnej. Na Ukrainie ta formacja obrony cywilnej jest złożona z obywateli, którzy są po prostu przeszkoleni, przygotowani do tego, aby, aby udzielić pomocy, pierwszej pomocy przedmedycznej, przekazać do pomocy medycznej, zabezpieczyć wodę, żywność, miejsca ewakuacji, schrony itd. Tak tak Czyli coś, czego nie robią, coś, czego nie robią strażacy. No i tutaj oczywiście warto podkreślić, że straż pożarna nawet jako wiodąca służba ratownicza nie jest w stanie wszystkiego tego realizować, począwszy od udzielania pomocy, pierwszej pomocy przedmedycznej, aż po zajmowanie się schronami, ewakuacją, żywnością, wodą i tak dalej, i Należy tutaj także oczywiście dodać, że nie wszystkie sytuacje kryzysowe to takie sytuacje, którymi może w pełni zarządzać tylko i wyłącznie straż pożarna, no bo przecież Kryzysem może być sytuacja związana z napływem uchodźców. Widzieliśmy zresztą tę presję migracyjną w, ostatnich, w ostatnim czasie, czy też stan epidemii, na przykład. To także, jest, to także jest sytuacja kryzysowa. Także generalnie mówiąc o sytuacjach kryzysowych, trudno je zawężać tylko do kwestii pożaru, do kwestii jakiejś wichury, huraganu, czy też na przykład powodzi. Osobna sprawa to spojrzenie projektodawców tej ustawy na charakter zagrożeń. Generalnie ten projekt no, właściwie eliminuje takie spojrzenie na zagrożenie jako na lokalne sytuacje kryzysowe. Generalnie widać tutaj taki trend do, i takie założenie, że kryzys może mieć tylko i wyłącznie duży rozmiar. W związku z tym tak naprawdę czy to burmistrzowie, czy prezydenci miast, czy też wójtowie w gminach nie mogą sami nawet Wprowadzić najniższego ze stanów, tego stanu pogotowia, na przykład pogotowia przeciwpowodziowego, to, to jest absurdalne oczywiście, ponieważ, ponieważ tak naprawdę eliminuje taki prosty proces czy takie proste środki zaradcze, jak na przykład wprowadzenie dyżurów w urzędach, wydłużenie pracy urzędów i tak dalej. I tak dalej. Oczywiście są takie stany, takie zagrożenia, takie procesy, które generalnie powinny być zarządzane. Przez rząd powinny być zarządzane centralnie, ale pamiętajmy, że tak naprawdę spora część sytuacji kryzysowych rozwija się właśnie lokalnie i powinny być one kierowane z punktu widzenia samorządów, z punktu widzenia potrzeb lokalnych. No, pojawia się tutaj kolejna kontrowersja, jaką jest, jaką jest no, próba podporządkowania w tym projekcie centrów zarządzania kryzysowego w powiatach. Które mają przejść teraz w struktury Państwowej Straży Pożarnej. No, straży pożarnej, która przecież nie podlega ani starości, ani wójtowi, ani burmistrzowi czy, czy prezydentowi. Tutaj tak naprawdę rodzi się pewien dualizm. Dualizm decyzyjny, dualizm kompetencji, co jest bardzo niebezpieczne, zwłaszcza w sytuacji kryzysu bądź, bądź wojny. Rodzi się tutaj zatem pytanie: no, kto ma odpowiadać w powiecie za zarządzanie kryzysowe? Czy ma Abyť to... Starosta, czy ma być to komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej? Tutaj w ustawie nie ma, przynajmniej w tym projekcie, który obecnie został upubliczniony, nie jest jednoznacznie wskazany organ, czy też podmiot, który ma odpowiadać za kierowanie wszystkimi działaniami, które są podejmowane w celu odpowiedniego zareagowania na dane, na dane zagrożenie, co oczywiście w sytuacji kryzysu, czy też wojny może skutkować pojawieniem się bardzo licznych problemów. No, czysto logistycznie, chociażby, ale także kompetencyjnych, także myślę, że to jest, to jest ogromne zagrożenie, potencjalnie ogromne zagrożenie dla takiej płynności funkcjonowania tego, tego całego systemu. Osobna sprawa, którą niewątpliwie warto ocenić i, i, czy, i spróbować to zrobić w sposób taki, można powiedzieć, no kompetentny technicznie, to jest, to jest założenie powstania Krajowego Systemu Informacji o Zasobach Ochrony Ludności – ma być to system informatyczny, jak autorzy no, zakładają, dobrze zabezpieczony, taki jednolity system teleinformatyczny, który miałby pozwalać na zarządzanie i na bieżące weryfikowanie wszystkich zasobów technicznych, sprzętowych, logistycznych, magazynowych, ludzkich, od gmin przez powiaty, województwa, aż na centralnych organach państwa skończywszy. No i oczywiście pojawia się tutaj pytanie, czy, czy właściwie tworzenie takiego scentralizowanego systemu teleinformatycznego pomoże, czy tak naprawdę w razie ewentualnego potężnego kryzysu, czy, czy wojny bardziej zaszkodzi, czy w sytuacji braku prądu, w sytuacji uderzenia potencjalnego, oczywiście na elektrownię, jakieś awaryjne zasilanie pozwoli na efektywne działanie tego krajowego systemu informacji o zasobach. Ochrony ludności. To jest oczywiście warte przemyślenia, przedyskutowania w gronie fachowców, jeśli chodzi o bezpieczeństwo szeroko pojęte teleinformatyczne. Natomiast no, warto sobie oczywiście zadać to pytanie, zwłaszcza w kontekście wojny na Ukrainie jak to, jak to może potencjalnie wyglądać. Natomiast, no, niewątpliwie także widać, że ten system teleinformatyczny ma. W założeniu tak działać, że, w, w, w sytu, że, że mamy do czynienia z taką odwróconą, z odwróconą sytuacją, z odwróconą drabiną kompetencji. Gdzie dotychczas było tak, że jeżeli wójt, na przykład, czy burmistrz miał jakieś problemy logistyczne jakieś problemy, jeśli chodzi o zaopatrzenie, jeśli chodzi o środki materiałowe, mógł się zwrócić na przykład do wojewody, czy do organów centralnych państwa z prośbą o pomoc. Tutaj ten projekt no, właściwie odwraca tę kolejność i wskazuje, że to wojewoda może wydać, czy to wójtowi, czy staroście, czy prezydentowi miasta, czy burmistrzowi polecenie uzupełnienia jakichś środków jakichś środków właśnie na przykład materiałowych, czy Jakiś sił wymagających uzupełnienia. I co więcej, mają te właśnie te organy samorządowe 14 dni od, od dnia otrzymania polecenia na jego wykonanie. No, sytuacja jest trochę, trochę dziwna, dlatego że jeżeli dana gmina nie może sobie poradzić z jakimś problemem, ma problemy lokalowe, sprzętowe, kadrowe, no to wtedy zwraca się o pomoc do starosty. Jeżeli on nie realizuje tego, to, to do wojewody i tak dalej i tak dalej. Tak naprawdę no, trudno oczekiwać od tego, że jakaś mała gmina będzie w stanie sprostać każdemu poleceniu wydawanemu przez wojewodę, który nie ma aż tak dobrego rozeznania w, w tych środkach na poziomie, na poziomie poszczególnych, poszczególnych gmin. I tutaj te obawy samorządów moim zdaniem są bardzo, bardzo zasadne w tym, w tym zakresie, podobnie zresztą, jak ta możliwość zawieszenia organów samorządu terytorialnego przez, przez premiera. Tutaj mówi się w projekcie o tej możliwości zawieszenia organów samorządu terytorialnego przez prezesa Rady Ministrów na wniosek wojewody, na wniosek wojewody i wtedy jest możliwość ustanowienia komisarza rządowego, na przykład w sytuacji odmowy wykonania jakichś działań, które wynikają, na przykład z prowadzenia stanu pogotowia, czy stanu zagrożenia, czy stanu klęski żywiołowej. Oczywiście warto jeszcze raz podkreślić, że zarówno stan pogotowia, jak i stan zagrożenia w w ogóle nie są wymienione w Konstytucji RP. Zatem mamy do czynienia no, z takim projektem bardzo głębokiej ingerencji w uprawnienia w organów samorządu terytorialnego. Jest to moim zdaniem, są to moim zdaniem obawy tych samorządów bardzo, bardzo zasadne. Kolejne kontrowersje wzbudza fakt, że Projekt ustawy w żaden sposób nie definiuje, nie wskazuje, jakie kompetencje powinna posiadać osoba, która jest wyznaczana na funkcję komendanta obrony cywilnej na obszarze gminy. I tutaj rzeczywiście pojawia się bardzo poważna wątpliwość i poważne niebezpieczeństwo, że tym komendantem obrony cywilnej na poziomie gminy może być właściwie dowolna osoba. Może być to polityk, nominant polityczny, osoba nie posiadająca w ogóle żadnych kompetencji do pełnienia tej funkcji, żadnych kompetencji związanych z ochroną ludności. I to jest oczywiście także pokłosie tego dualizmu kompetencji. Przecież z projektu wynika jasno, że za organizację zadań obrony cywilnej mają odpowiadać minister spraw wewnętrznych, wojewoda, starosta, wójst, burmistrz, prezydent miasta. Natomiast już komendantami formacji obrony cywilnej mają być komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, komendant wojewódzki PSP, komendant powiatowy PSP, a właśnie w gminie osoba wyznaczona przez wójta burmistrza prezydenta miasta oczywiście po zasięgnięciu opinii właściwego komendanta miejskiego czy powiatowego yy, z państwowej straży pożarnej no ewidentnie widać że jest to Nieczytelne, że jest to niejasne, praktycznie no, trudno tutaj odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie, kto komu będzie wydawał polecenia, kto będzie za co konkretnie odpowiedzialny. No, jest to zdecydowanie mniej przejrzysta struktura, mniej przejrzysty system niż ten, który obowiązywał wcześniej, mimo że oczywiście to, co było wcześniej, wcale nie, jest, nie było idealne. No ale wcześniej szefem obrony cywilnej formalnie w danej miejscowości był wójt, burmistrz, prezydent, starosta czy wojewoda. W zależności oczywiście od szczebla, od szczebla samorządowego. No, tutaj mamy absolutny miszmasz i, i kompletnie no, można powiedzieć, kompletną nieostrość i, i, i taki, moim zdaniem takie zderzenie kompetencji. i no, Moim zdaniem to może rodzić poważne, naprawdę poważne problemy w sytuacjach, w sytuacjach kryzysowych. Przejdźmy teraz do kontrowersyjnych zapisów tej ustawy dotyczących, dotyczących przedsiębiorstw, dotyczących przedsiębiorców działalności gospodarczej. Zgodnie z artykułem 31 tego projektu ustawy premier w okresie obowiązywania stanu zagrożenia lub klęski żywiołowej może wydawać tak zwane polecenia, i te polecenia mogą być również kierowane wobec przedsiębiorców. Mają, mają być one wydawane w drodze decyzji administracyjnej i jako takie mają podlegać natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia. I co bardzo ciekawe, nie wymagają one żadnego uzasadnienia, uza, żadnego uzasadnienia. Wykonywanie tych zadań objętych poleceniami, które są skierowane do przedsiębiorców, ma następować na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorcą. No, teoretycznie przedsiębiorca może nie podpisać takiej, takiej umowy, no, biorąc pod uwagę standardy, oczywiście, państwa demokratycznego, ponieważ w państwie demokratycznym no, jakby istnieje swoboda zawierania, zawierania umów. Reasumując, na dziś, na 19 października 2022 roku, projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej jest pełen sprzeczności, pełen niejasnych terminów, niejasnych definicji, niejasnych podziałów kompetencji, gdzie bardzo wiele zapisów budzi liczne, liczne kontrowersje. No myślę, że warto tutaj podkreślić kwestię no bardzo. Kontrowersyjnych stanów pogotowia i zagrożenia, które no, niewątpliwie powinny być ocenione przez konstytucjonalistów, czy jest to w ogóle zgodne z konstytucją wprowadzenia właśnie pozakonstytucyjnych stanów nadzwyczajnych. Niewątpliwie duże kontrowersje budzi. Dopuszczalność wyłączenia zaledwie w drodze rozporządzenia, a nie ustawy, przepisów prawa zamówień publicznych w czasie tych tak zwanych stanów pogotowia i zagrożenia. Liczne wątpliwości budzą zasady finansowania, wykonywania poleceń kierowanych do przedsiębiorców, no bo jest oczywiście fundamentalne pytanie, kto ma finansować te umowy, kto ma finansować polecenia kierowane bez umowy wobec przedsiębiorców. Bardzo duże kontrowersje, Budzi zakres ingerencji w działania organów samorządu terytorialnego, no i oczywiście także duże kontrowersje budzi. Budzi no, planowane uchylenie ustawy z 2002 roku o wyrównywaniu strat majątkowych, które wynikają z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego różnego rodzaju wolności, praw człowieka, obywatela, w, w tej części, które dotyczą stanu klęski żywiołowej. Uważam, że w tej formie, w której znajduje się obecnie ten projekt, w żaden sposób nie podnosi on na wyższy poziom. Całościowo systemu zarządzania ochroną ludności, obroną cywilną, zarządzaniem kryzysowym, w stosunku do tego, co, co było. Co więcej, tworzy bardzo wiele potencjalnych napięć między organami samorządu terytorialnego, a organami władzy centralnej, między obywatelami, w tym przedsiębiorcami, a, a władzą, no myślę, że nie jest to trafiony, trafiony, można powiedzieć, produkt legislacyjny, że tak to określę. Są tacy, którzy uważają, że plusem jest zapis o przeznaczeniu na te cele związane z szeroko pojętą ochroną ludności i zarządzaniem kryzysowym i OC środków na poziomie nie mniejszym niż 1,10%. dos PKB. No, z jednej strony można traktować to plus, jako plus, ale z drugiej strony, jeśli sobie porównamy wydatki na obronę cywilną, na ochronę ludności, na zarządzanie kryzysowe, na przykład w Czechach, już nie mówiąc o Szwajcarii, porównamy to procentowo, to naprawdę wygląda to, wygląda to kiepsko. Zresztą nawet porównanie tych założeń, jeśli chodzi o wydatki obronne, wydatki na zbrojenia, na szeroko pojętą politykę obronną na poziomie 3% PKB i jak skonfrontujemy tutaj 0,1% PKB na Ochronę ludności cywilnej, no to wygląda to naprawdę, naprawdę nieciekawie. A oczywiście czas goni, ponieważ mamy do czynienia z luką legislacyjną i z, te, z, takim, z taką sytuacją zawieszenia w pewnej próżni legislacyjnej systemu obrony cywilnej. Bardzo źle się moim zdaniem dzieje, że w sytuacji wojny na Ukrainie, w sytuacji coraz wzrastającego napięcia geopolitycznego na świecie, rząd nie traktuje absolutnie priorytetowo kwestii ochrony ludności cywilnej i obrony cywilnej. Ja Wielu lat apeluję o podjęcie kroków, poważnych kroków legislacyjnych w tym zakresie, ale jak widać od, od właściwie przyjęcia strategii bezpieczeństwa narodowego w maju 2020 roku nie zrobiono żadnych. Realnych, konkretnych postępów w tym zakresie, zresztą takich projektów, ustaw w tym zakresie było już kilka. Ten jest kolejny, a końca nie widać. W sytuacji zaostrzającej się sytuacji militarnej i politycznej, a także gospodarczej w naszym regionie i w sytuacji no, prowadzenia takiej, a nie innej polityki zagranicznej bezpieczeństwa przez kolejne rządy w Warszawie przez ostatnie dwie dekady, No musimy się liczyć z różnymi ryzykami, w tym oczywiście z ryzykiem konfliktu zbrojnego z ryzyką nawet Pełnoskalowej wojny, no i oczywiście patrząc odpowiedzialnie na sprawy związane z bezpieczeństwem państwa, należy oczekiwać od rządzących, należy oczekiwać od władzy właściwego podejścia do, 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 do kwestii ochrony ludności, do kwestii obrony cywilnej, do kwestii zarządzania kryzysowego. Możemy mieć super nowoczesną armię, świetnie przeszkoloną, ale fundamentalne pytanie sprowadza się do tego, jak będzie wyglądało morale danego żołnierza, jeżeli będzie miał tę świadomość, że jego rodzina, na jego dzieci, żona, rodzice, najbliżsi nie będą mieli zapewnionego dostępu do wody pitnej, do żywności, do lekarstw, do, innego, do innych kwestii, które są związane w sposób istotny właśnie z systemem obrony cywilnej. To są fundamentalne kwestie i troska o dobro obywateli, troska o ochronę ludności cywilnej, o obronę na, cywilną na wypadek wojny jest absolutnie fundamentem polskiej racji stanu i polskiego interesu. Narodowego. Dziękuję Państwu za uwagę.